Szanowni Państwo, dziś dzięki gościnności Zamku Królewskiego mają miejsce dwa ważne wydarzenia dotyczące edukacji. Tutaj dziś odbywa się 17. już ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych i ogólnopolska konferencja Szkoły Uczącej Się. Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę się dobrze uczyć. W imieniu pracowników i pracowniczek Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy Państwa serdecznie powitać i jednocześnie podziękować za obecność. I bardzo cieszymy się z tego powodu, że możemy spotkać się w tak licznym gronie osób, dla których edukacja jest ważna. Witamy szczególnie dyrektorów i dyrektorki szkół, nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracowniczki oświatowych, edukatorów i edukatorki, ale także pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych. Witamy również reprezentantów i reprezentantki młodzieżowych grup projektowych, którzy przybyli do nas dzisiaj z ponad 50 miejsc w Polsce. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć efekty waszej całorocznej pracy nad projektami edukacyjnymi i wszystkich państwa również zachęcamy, żeby się z nimi zapoznać. Stoiska są dostępne na dole w Arkadach Kubickiego. Teraz serdecznie zapraszamy pana doktora Jacka Strzemiecznego, prezesa zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja może zacznę od tego patronatu, który królowie obejmowali nad wydarzeniami, które miały miejsce tutaj. I w pewnym sensie my to dziedzictwo tego patronatu dzięki wspaniałomyślności dyrekcji zamku możemy także przyjąć dzisiaj dla siebie. Także traktujmy, że ta nasza prezentacja też w pewien sposób, taki pośredni sposób jest pod patronatem królewskim. Także gratuluję wszystkim, że mamy możliwość w ten sposób przyjąć naszą tutaj ogólnopolską prezentację. Witając wszystkich tutaj obecnych, chciałbym w sposób szczególny przywitać nauczycieli, którzy byli opiekunami tych projektów, które młodzież przywiozła z sobą. I prosiłbym wszystkie nauczycielki i nauczycieli o to, żeby Państwo wstali, żeby się Państwo nie krępowali, jeżeli są tu obecni. Na razie nikt nie wstaje. O nie, jednak są. Dobrze. I witamy Was. Tak. Ja zaraz może wyjaśnię, dlaczego zacząłem od dorosłych, ale także bym poprosił właśnie także dyrektorki i dyrektorów szkół, którzy też tu są obecni, o to, żeby w tej chwili wstali. Proszę też się nie krępować. Proszę wstać. Więcej jest Państwa na pewno. Na pewno więcej. I tych dorosłych, którzy także przyjechali z młodzieżą, to są czasami rodzice, to czasami są opiekunowie. Prosiłbym także, żeby te osoby wstały, jeżeli takie są tutaj. Proszę, może ktoś się ujawni. A prosiłem Państwa o to, dlatego że nic by się nie wydarzyło w szkole, gdyby dorośli nie otworzyli młodzieży, młodym ludziom możliwości do działania. My tutaj świętujemy w pewien sposób aktywność, społeczną odpowiedzialność młodych ludzi, ale ona nie mogłaby się wydarzyć, gdyby właśnie nauczyciele, dyrektorzy szkół nie uznali, że tego rodzaju kompetencje, tego rodzaju doświadczenia są młodym ludziom potrzebne. Także ja szczególnie dziękuję tym dorosłym, którzy razem z nami, z pracownikami Centrum Edukacji Obywatelskiej, poświęcili się temu, czy też poświęcili dużą część swojego życia, na pewno życie zawodowe, temu, ażeby młodzi ludzie mogli przyjąć odpowiedzialność za, no, za ten świat w pewnym sensie, a na pewno za swoje najbliższe otoczenie, bo od tego zaczynamy. Jeszcze raz wszystkim Państwu dorosłym tu obecnym dziękuję. Chciałbym, żeby także młodzi ludzie, którzy tu są, uczniowie, uczennice i uczniowie szkół, którzy są tu obecni, żebyście także wstali w tej chwili. Zobaczcie i też poczujcie się też docenieni. My będziemy za chwilkę, po dość krótkim tutaj wprowadzeniu do naszego przedsięwzięcia,
naszej prezentacji, oglądali stoiska, które przygotowaliście, oglądali i poznawali, w jaki sposób, prowadząc projekty, się uczyliście. Dziękuję za to, żeście także zaufali, temu przedsięwzięciu się w nie zaangażowali. Chciałbym poprosić także o wystąpienie specjalnego gościa, który jest na naszym tutaj spotkaniu, pana Wojciecha Kaczmarczyka, pełnomocnika rządu do spraw budowy społeczeństwa obywatelskiego, który także znalazł czas, żeby dzisiaj przyjść tutaj do nas. W okresie, w którym urząd, którym zarządza, przygotowuje Narodowy Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. My byśmy chcieli, ażeby w tym narodowym programie ten rodzaj działań, który będziemy dzisiaj tutaj prezentować, działań, które się dzieją w szkole, w których młodzi ludzie zdobywają doświadczenia właśnie obywatelskie, zaangażowania, doświadczenia, kiedy sami przyjmują odpowiedzialność za własne uczenie. Będziemy o tym trochę więcej później mówili. Także o tym wymiarze samodzielności i odpowiedzialności młodych ludzi, ażeby ten wymiar pracy pedagogów, szkoły znalazł się także w powstającym programie, Narodowym Programie Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. I chciałbym pana ministra prosić o kilka słów na otwarcie naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, bardzo przepraszam za spóźnienie. I dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, na prezentację, ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych. Szkoła współdziałania. Szkoła to jest szczególnym miejscem współdziałania. Miejscem, w którym spotyka się tak wiele podmiotów, bo i państwo, młodzież, dzieci, młodzież i oczywiście pedagodzy, ale także rodzice. Także państwo jest ważnym, mówi się w takim języku projektowym, nie do końca ładne słowo, nie zawsze mi się podoba, interesariuszem, czyli tym, który ma jakiś swój interes w tym, ażeby szkoła realizowała ważne z punktu widzenia państwa interesy właśnie. Żeby to była jedna szkoła w całym państwie, jedna szkoła w sensie systemu wartości, w sensie tego, czego się w szkole uczy, jakie wzorce wychowawcze się promuje w szkole. I oczywiście także samorządy, które w Polsce są w ogromnej większości właścicielami czy założycielami szkół, ale także organizacje pozarządowe, które coraz częściej, zwłaszcza w mniejszych środowiskach, przejmują odpowiedzialność za szkoły. To miejsce, to że szkoła jest miejscem współdziałania, to jest bardzo ważny element i bardzo ważne wyzwanie dla szkoły. Miejsce współdziałania to znaczy, że nikt z tych pięciu podmiotów, które są zainteresowane, których interesy są realizowane w szkole, nie powinien siłą narzucać czegoś innym podmiotom. Czyli młodzież, rodzice, nauczyciele, państwo, samorząd powinni współdecydować, współplanować i współrealizować, współmyśleć o tym, co w szkole się dzieje. Więc jeśli szkoła jest miejscem współdziałania, to także młodzież, tak licznie tutaj zebrana i świętująca też swoje zaangażowanie, efekty swojego zaangażowania w tak interesujący projekt, powinna właśnie być tym podmiotem, który czuje pełnię praw w szkole i czuje także swoją odpowiedzialność za to, co się w szkole dzieje. Chciałbym państwu powiedzieć, że ten obszar edukacji obywatelskiej jest niezwykle istotnym priorytetem polskiego państwa. Edukacja obywatelska to edukacja w takim rozumieniu, w którym uczymy się współuczestniczyć w procesie podejmowania decyzji. Uczymy się takich umiejętności, które są ważne w życiu społecznym, zaangażowania, aktywności.
Ale edukacja obywatelska powinna być także oparta na pewnym etosie, na systemie wartości, na poczuciu tożsamości kulturowej, na dziedzictwie narodowym. I edukacja obywatelska powinna także mieć wymiar swego rodzaju edukacji globalnej, powinna być otwarta na innych, powinna być otwarta na potrzeby, problemy innych, powinna uczyć tej wrażliwości na świat, na społeczeństwo, na potrzebujących, na uczyć wspólnej odpowiedzialności za świat. W tym uczeniu się współdziałania i współodpowiedzialności bardzo się cieszę, że Państwo tak liczny udział wzięli w tym projekcie. Zaraz pewnie będziemy oglądać efekty Państwa działań. Szkołom, uczniom, także rodzicom, pedagogom bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie, gratuluję rezultatów tej akcji i mam nadzieję, że te działania, które są przecież nie po raz pierwszy podejmowane przez organizatorów, będą kontynuowane i że ten wymiar edukacji obywatelskiej między innymi dzięki takim działaniom będzie w Polsce aktywny, będzie obecny, będzie się rozwijał. Dziękuję bardzo.